Witam Państwa serdecznie, z tej strony Paweł Jaworski, program w służbie Bogu i Ojczyźnie. Dzisiaj moim Państwa gościem jest legendarny kapelan kibiców, ksiądz Jarosław Wąsowicz. Szczęść Boże, witam serdecznie. Selezjanin. Witam serdecznie, Ojcze. Ojcze, dużymi krokami już można powiedzieć, zbliża się kolejna niesamowita pielgrzymka kibiców, pielgrzymka patriotów na Jasną Górę. 11 stycznia będziemy po raz kolejny mogli zjednoczyć się u stóp Matki Przenajświętszej, tego szczególnego dnia. Ojcze, może dwa słowa o takim przebiegu, jak to było na początku, w skrócie, Ojcze, a teraz jak to pięknie się rozwinęło. Pamiętam z jednych z wywiadów, Ojciec to nazwał po prostu cudem i tak można to spokojnie nazwać. Tak, bo z perspektywy tego czasu, tych 11 lat, rzeczywiście to, co się wydarzyło w Częstochowie, można rozpatrywać w kategorii cudu, bo kiedy rozpoczynaliśmy nasze kibicowskie pielgrzymowanie na Jasną Górę, niewielu wierzyło w szansę powodzenia tej inicjatywy. No a Pan Bóg chciał i sprawił tak, że dzisiaj po kilka tysięcy kibiców przyjeżdża do tronu Królowej Polski, aby właśnie razem się spotkać, rozmawiać o sprawach dla nas ważnych, przede wszystkim pomodlić się, bo zawsze podkreślam, że centralnym punktem programu każdej pielgrzymki jest Eucharystia, na której chcemy zawierzać Panu Bogu nasze rodziny, nasze środowisko, to wszystko, co przynosimy w naszych sercach. Jest wcześniej okazja do spowiedzi świętej, więc to jest czas także na nawiązanie takiej bliskiej relacji z Panem Jezusem, zawierzenie Mu całego roku, bo pielgrzymka zawsze ma miejsce na początku stycznia. No i przez te lata wypracowaliśmy pewien schemat, który jest obecny i realizowany na każdej pielgrzymce. Właśnie najpierw jest tam msza święta, zakończona poświęceniem barw klubowych. Zawsze kazanie tematycznie nawiązuje do którejś z historycznych rocznic, którą chcemy upamiętnić akurat tego roku. W tym roku, w 2020, oczywiście będzie to Bitwa Warszawska, więc bitwa nie tylko o chrześcijańską Europę, Polskę z bezbożnym komunizmem, ale właśnie chrześcijańską Europę, nawet świat w takim szerszym znaczeniu, bo jeżeli byśmy przegrali tamtą wojnę, no to historia Europy, świata mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej. Później na sali Orca Kordeckiego spotykamy się z ciekawymi ludźmi. Odwiedzało nas już wiele znamienitych postaci. W tym roku zaprosiliśmy Witolda Gadowskiego, który jest organizatorem Marszu Polaków i Polonii do KL Auschwitz. Także niezwykle ważne wydarzenie, które zostało zainicjowane w ubiegłym roku i chcemy też jako środowisko kibicowskie i patriotyczne je wesprzeć, posłuchać o idei tego przedsięwzięcia. Będzie z nami jak co roku Paweł Piekarczyk, który jest takim dobrym ambasadorem tego naszego przedsięwzięcia i w ogóle środowisk patriotycznych. To jest jeden z niewielu wykonawców obok Andrzeja też Kołakowskiego, który potrafi wspierać, nawet jeśli nieraz nie ma na to środków, różne lokalne wydarzenia. Na pielgrzymce jest z nami od wielu lat, jestem mu za to bardzo wdzięczny. Zaśpiewa też kilka piosenek dedykowanych naszym bohaterom i później na zakończenie spotkamy się przy wałach Jasnej Góry, gdzie będą zaprezentowane transparenty patriotyczne i okolicznościowa oprawa i w ten sposób zakończymy 11. patriotyczną pielgrzymkę kibiców. Oczywiście towarzyszy jest jej też wiele innych wydarzeń. Też od kilku lat dzięki Stowarzyszeniu Krwiodawców PASY, a więc kibiców Krakowi, na Jasnej Górze obecnie jest ambulans, gdzie kibice mogą oddawać krew. W tym roku także będzie miało to miejsce, ale takim, myślę, najbardziej przełomowym wydarzeniem jest to, że zgodził się przewodniczyć mszy świętej koncelebrowanej i wygłosić okolicznościową homilię ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński, jeden z tych pasterzy, który bardzo odważnie wspiera prawicowe środowiska, który potrafi upomnieć się o tych, którzy są krzywdzeni i potrafi także zabrać stanowczy głos wtedy, kiedy próbuje się narzucać nam obce standardy moralne, czy też niszczyć Kościół. Bardzo odważny pasterz, jestem już dzisiaj księdzu arcybiskupowi bardzo wdzięczny. No to będzie pewne nowe otwarcie po 11 latach naszego pielgrzymowania.
Ojcze, bardzo dziękuję. No, bardzo brakuje takich kapłanów w tych czasach, właśnie jak ojciec. Mamy świadomość, że, no, że trzeba odwagi w tych czasach. Często brakuje odwagi kapłanom. Ojciec kiedyś właśnie zwrócił na mnie szczególną swoją uwagę, no bo zrozumiałem, że ojciec nie jakby ojciec nie założył szalika, tylko żeby się jakoś pokazać na jakiejś pielgrzymce i żeby, nie wiem, stanąć obok kibiców, tylko że ojciec po prostu jest urodzonym kibicem. Ojciec po prostu od małego, od 11 roku życia jest normalnym kibicem, takim z krwi i kości. I dlatego jakby mam wrażenie, że tak ojca kochają kibice i mają po prostu zaufanie do ojca. Ostatnie kazanie na przykład, jak rok temu ojciec głosił na Jasnej Górze Pilnujcie Polski, tak? To było bardzo mocne kazanie. Bardzo do mnie trafiło. Tak, teraz będziemy mieli 12 już pielgrzymkę, bośmy się pomylili tutaj w obliczeniach. 12, teraz będzie już 12 spotkanie. I Pilnujcie Polski, tak, pod tym tytułem też przygotowujemy publikację ze wszystkich tych pielgrzymek kibicowskich. Zebrałem wszystkie te kazania, bo prosili mnie o to kibice różnych drużyn, różnych środowisk, żeby je zebrać w całość, bo to też dokumentuje tą naszą obecność w duchowej stolicy Polski. Tak, historię pielgrzymki, zresztą wstęp napisał nasz przyjaciel ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, też kapłan niezłomny, który nie dość, że angażował się w tych trudnych komunistycznych czasach, był prześladowany, przypalany przez ubeków, przecież bardzo wiele się wycierpiał, wspierał podziemną Solidarność, zwłaszcza w hucie imienia Lenina, także angażował się w msze święte za ojczyznę i dzisiaj bardzo odważnie wypowiada się w różnych trudnych sprawach, w sytuacjach, w których niewielu kapłanów ma odwagę to czynić. Jest wielkim również przyjacielem naszej pielgrzymki. Bardzo serdecznie go na każdej pielgrzymce witamy, nieraz z wykładami, bo mówił między innymi na jednej z pielgrzymek o Wołyniu. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski napisał wstęp do książki, która właśnie ukaże się pod tym tytułem Pilnujcie Polski, to będzie zbiór kazań z patriotycznych pielgrzymek kibiców. Dzisiaj dostałem dosłownie na chwilę, na godzinę przed przyjazdem do programu, dostałem pierwszą szczotkę i dzisiaj już myślę odeślemy do drukarni, żeby zdążyć na 11 stycznia. Wspaniale ojcze, no też miałem okazję chwilkę z ojcem porozmawiać przed programem. Grafik jest mocno napięty, jeździ ojciec, ma mnóstwo pracy. Też może powiedzmy naszym gościom o najnowszej inicjatywie ojca każdego 26 miesiąca. Jest tak, ojciec w stolicy w Warszawie. To jest też myślę inicjatywa, która zrodziła się jakoś pod natchnieniem Bożym, bo w rozmowie na spotkaniu klubów Gazety Polskiej w Spale z panem Jackiem Pawłowiczem, dyrektorem Muzeum Więźniów Politycznych PRL i Żołnierzy Niezłomnych, no jakoś w rozmowie od lat się już współpracujemy, przyjaźnimy, doszliśmy do wniosku, że warto w tym miejscu, w którym cierpiał prześladowanie z rąk komunistów, ksiądz arcybiskup Baraniak, w którym był ponad 150 razy przesłuchiwany, torturowany, trzymany w karcerze, w miejscu, w którym dał heroiczne świadectwo wierności Kościołowi i go nie zdradził, przez co komuniści nie mogli wytoczyć pokazowego procesu prymasowi Polski, kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, który już w czerwcu będzie błogosławionym Kościoła, że w tym miejscu warto modlić się o to, aby rozpoczął się proces beatyfikacyjny księdza arcybiskupa Antoniego Baraniaka. O to zabiega od wielu, wielu lat Jolanta Hajdasz, która nakręciła trzy wspaniałe filmy dokumentujące męczeństwo księdza arcybiskupa. Zebrano kilka tysięcy podpisów. Były zbierane podpisy pod dwoma petycjami. Pierwszy do pana prezydenta, żeby ksiądz arcybiskup Baraniak otrzymał order Orła Białego. I to się stało z okazji setnej rocznicy niepodległości metropolita poznański, jako niezłomny żołnierz Kościoła znalazł się w gronie tych nagrodzonych pośmiertnie najwyższym odznaczeniem państwowym. I teraz ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki zapowiedział wszczęcie procesu, ale oczywiście to jest dużo różnych proceduralnych prac z tym związanych, zanim oficjalnie proces zostanie rozpoczęty. Myślę, że warto wspierać tą zapowiedź właśnie naszą modlitwą. Mało tego, te modlitwy na Rakowieckiej, które odbywają się od czerwca,
Zapraszam bardzo serdecznie. Każdego 26 dnia miesiąca o godzinie 18. Wyjątkową sytuacją będzie grudzień, bo to przypada drugi dzień świąt, więc ta msza zostanie już jutro odprawiona, 12 grudnia. Ale każdego 26 dnia miesiąca chcemy się właśnie modlić w tej inicjatywie i ona stała się też zachętą do tego, żeby w innych miejscach takie msze się odprawiały. W Poznaniu w dwóch miejscach ludzie się modlą. Salezjanie w Bydgoszczy, w parafii świętego Marka obiecali, że także będą się włączać. Polacy w Stanach Zjednoczonych. W ubiegłym miesiącu na Florydzie też 26 dnia miesiąca w łączności z nami została odprawiona msza święta w intencji beatyfikacji księdza Baraniaka, więc to jest bardzo ważny modlitewny szturm do nieba i mamy nadzieję, że Pan Bóg chce ubogacić Kościół w Polsce właśnie świętością i beatyfikacją księdza arcybiskupa. Takich świadków wiary nam potrzeba, bo to niezwykłe jego świadectwo. Kiedy był w okrutnych warunkach przetrzymywany, torturowany, świadectwo człowieka niezłomnego, myślę, że dla nas wszystkich dzisiaj jest umocnieniem. W świecie, którym też atakuje się Kościół, wcale nie jest łatwo przyznać się do wiary w Pana Jezusa, wcale nie jest łatwo dzisiaj z otwartym czołem przyłbicą stanąć w sukurs z tym, którzy mówią, że program, który człowiekowi zaproponował Pan Jezus, jest nieaktualny, że to są jakieś zabobony, staroświeckie mity, a my mówimy, że nie, że to jest rzeczywistość, która daje nam zbawienie, chcemy być wierni Kościołowi. Nie jest to łatwe. Właśnie tacy świadkowie wiary są nam dzisiaj potrzebni. I zresztą, kiedy popatrzymy na to wszystko, co się wydarzyło w XX wieku, na pontyfikat chociażby Jana Pawła II, to zobaczymy, że właśnie męczennicy są tymi, którzy najczęściej są wynoszeni na ołtarze. Nie jest to przypadkowe. Oni są nam dani po to, żebyśmy uwierzyli, że nie ma takiej siły na tym świecie, która byłaby nas w stanie oderwać od Bożej miłości. Za to świadectwo księdza Antoniego Baraniaka szczególnie dziękujemy jako Salezjanie, bo to nasz współbrat, zresztą podobnie jak kardynał August Klont, także Salezjanin. I dzisiaj myślę, tacy świadkowie wiary są nam potrzebni. Także tam ojcze Jan Bosko kiedyś powiedział, że jak nie ma jakiejś przeciwności w jakiejś kwestii, jakiejś sprawie, to lepiej to zostawić, bo to nie jest od Pana Boga. Tak, to jest wielki dar naszego założyciela, który myślę wielu Salezjanom mi na pewno pomaga, bo z oczywistych względów przynajmniej niektóre inicjatywy, takie jak chociażby Pielgrzymka Kibiców, zawsze ma grono wielu sympatyków, ale też wielu wrogów, którzy zawsze próbują szukać dziury w całym, dopatrywać się jakiegoś drugiego dna w takich wydarzeniach. Otóż drugiego dna nie ma. To jest inicjatywa stricte ewangelizacyjna, która zrodziła się nie w kręgach kościelnych, ale wyszła od samych kibiców i dlatego jest to tak mocne, i silna inicjatywa, bo to jest ich. Ta pielgrzymka jest ich, to oni decydują o tym, jak wygląda program. To rozmowy zawsze trwają przez parę przynajmniej tygodni, jeśli nie miesięcy. I dlatego właśnie to zdanie księdza Bosko zawsze dla mnie było umocnieniem. Rzeczywiście ksiądz Bosko mówił Salezjanom, że jeżeli coś robicie i nie ma przeciwności, wszystko idzie gładko, to porzućcie to, bo to nie jest Boża sprawa. Więc tak, to są rzeczywiście mocne i prorocze słowa. Zresztą ksiądz Bosko wypowiedział ich wiele w swoim życiu i warto do tej pięknej postaci, także wciąż aktualnej, powracać do duchowej spuścizny, którą po sobie pozostawił. W tym roku jest piękna rocznica, stulecie Bitwy Warszawskiej, cudu nad Wisłą, ale przecież każdego roku jest piękne motto tej pielgrzymki. No, w polskiej historii nie brakuje dat, które można wykorzystać właśnie w taki pozytywny sposób, aby tchnąć ducha patriotyzmu, ducha walki w młodych ludzi, a wiemy, że środowiska kibiców mają taki charakter bardzo waleczny. Mamy świadomość, że ci ludzie pójdą pierwsi walczyć w obronie naszej ojczyzny i bardzo często pokazują to właśnie oprawach na meczach, jak bardzo kochają swoją historię i swoich bohaterów. Ojcze, jak ojciec odbiera
ducha patriotyzmu wśród właśnie tej pielgrzymki kibiców i czy widzi ojciec przemianę serc podczas właśnie Eucharystii, kiedy jednoczą się wszyscy w różnych barwach? Najważniejsze dokonuje się w indywidualnych spotkaniach z Panem Jezusem, w sakramentach świętych i tego nie jesteśmy w stanie zważyć, zmierzyć, ocenić. To jest też modlitwa tych ludzi, którzy przecież przyjeżdżają na Jasną Górę nie na mecz, tylko na pielgrzymkę po to, żeby przywieźć intencje, żeby konkretnie pomodlić się, zresztą na moją skrzynkę mailową, na stronę Różaniec Kibiców i stronę na Facebooku pielgrzymkową napływają w tej chwili już dziesiątki, setki intencji, które składamy na ołtarzu i wszyscy księża modlą się w tych intencjach. I to jest najważniejsze. Natomiast w ogóle ja się bardzo cieszę z takiego pobudzenia patriotycznego polskiej młodzieży, bo to nie tylko chodzi o środowiska kibicowskie. One być może, albo nawet na pewno kilka lat temu stały się taką iskrą, prawda? Kiedy lansowano postawy kosmopolityczne wśród młodzieży, kiedy rugowano historię z podręczników szkolnych czy literaturę polską, był przecież całkiem niedawno taki okres, to jakoś oddolnie właśnie na stadionach poprzez murale, szeroko rozumianą popkulturę, zaczęto przywoływać zapomniane nieraz nazwiska bohaterów, często lokalnych, zaczęto dbać o groby, o żyjących jeszcze kombatantów i można powiedzieć, że to, co kiedyś było taką sensacyjnym wydarzeniem, dzisiaj jest już normą i mógłbym godzinami o tym opowiadać. I to widać na wielu płaszczyznach. Kilka lat temu z kibicami Lecha Poznań, bo ja od 16 lat mieszkam w Pile, więc niejako jesteśmy skazani na współpracę, chociaż jestem kibicem Lechi. Ale się szanujemy i w tych patriotycznych inicjatywach wspólnie wkładamy wiele wysiłków, żeby ten nasz region też pobudzić. No, organizujemy wyprawy na Kresy, na Wileńszczyznę. Współpracujemy tam ze Wspólnotą Miłosierdzia w Solecznikach, ze Szkołą w Mościszkach, z Szkołą w Dziewiniszkach. Zbieramy dary, które chcemy zawieźć, żeby spotkać się z naszymi rodakami, razem z nimi pomodlić, ubogacić się ich wiernością Polsce. I rozpoczynaliśmy skromnie od 100 paczek, a w tym roku to już było ponad 250 paczek, kilka busów żywności, która została dostarczona do Wspólnoty Bożego Miłosierdzia, więc to rzeczywiście cały czas wydaje coraz bardziej błogosławione owoce, to wszystko się rozszerza i nie byłoby tego, gdyby nie zaangażowanie młodych ludzi, którzy też, dla nich to też jest okazja do tego, żeby zmieniać swoje życie, żeby popatrzeć, że może komuś żyje się gorzej. Hasłem naszym jest Naród Ponad Granicami. Piękne, wymyślone przez kibiców hasło, które oprócz tych wyjazdów w związku z świętami, to przekłada się również na czas wakacji. My zapraszamy dzieci tutaj do Polski, żeby mogli poznać swoją ojczyznę, żeby się mogli zaprzyjaźnić. No to są niesamowite doświadczenia, które trwają od kilkunastu już lat. Ja w tym wszystkim już, można powiedzieć, jestem tylko taką etykietką tych działań, natomiast wszystko robią ludzie młodzi i to jest piękne. Bo rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, nasza historia jest niezwykła i ona niesie ze sobą nie tylko przekaz historyczny, naukowy, ale także duchowy i na to zwracał uwagę i kardynał Stefan Wyszyński w swoim nauczaniu i wcześniej kardynał August Chrząta, przede wszystkim ojciec święty Jan Paweł II, bo przecież pierwsza pielgrzymka do Polski papieża, którą by można nazwać programową. W czasie tej pielgrzymki Ojciec Święty odwoływał się niemal codziennie do naszej historii, do naszych pięknych kart dumnych, ale i tych, w których doświadczaliśmy cierpienia krzyża. I chciał nam powiedzieć, że zawsze wtedy, kiedy byliśmy wierni Panu Bogu, powstawaliśmy z kolan. Potrafiliśmy te wszystkie dziejowe wichry i burze pokonać i ostatecznie odnieść zwycięstwo. I ta wierność wartościom niezmiennym, właśnie fundamentalnym popłaca, bo to ona potrafi zmieniać świat, wcale nie konflikty zbrojne. Ja mam nadzieję, że kibice, o których mówiłeś, nigdy nie będą musieli z bronią w ręku stawać w obronie ojczyzny, ale jeżeli będą bronić tych wartości, które
stoją u podstaw naszego narodu, tego wszystkiego, co wspólnie, jako wspólnota narodowa, jako Polacy przeżywaliśmy w ostatnich wiekach. Jeżeli to wszystko ocalimy, to będzie dobrze i bardzo na młodych ludzi w tym względzie liczę. No tak, szczególnie, że teraz mamy świadomość, jak atakowane są młode pokolenia tą ideologią. No i teraz jakby mamy wręcz obowiązek wskrzeszać te nasze wartości narodowe, no bo mamy świadomość, jak jeżeli to umrze, to umrze nasz naród, można powiedzieć, to co, o co walczyli nasi przodkowie. Tak, jeżeli się poddamy, nie mamy szans, ale tak jak mówiłem, nie ma co popadać w panikę. Mamy pięknych patronów, mamy mocnych orędowników, Polski. Mamy Królową Polski, najważniejszą, najważniejszą naszą tarczę i wsparcie w tej walce z mocami złego ducha. Nie bójmy się tego określać tym mianem. Tak. I zwyciężymy. Warto jest tylko ciąć się mobilizować, żeby nie spoczywać na laurach, nie wpadać właśnie tak, że jest już okej, okay, że nie wiem, jak się chodzi po Warszawie, wszędzie widać murale, wszędzie widać tablice pamiątkowe upamiętniające warszawskich powstańców, wiele wybitnych postaci z naszej historii, ale to właśnie nie tylko o to chodzi. Chodzi o to, żeby tymi wartościami, za które oni swoje życie oddawali, żyć na co dzień. I to jest dopiero wyzwanie. Ale ja jestem dobrej myśli, jestem optymistą i kiedy patrzę na te wszystkie różne patriotyczne akcje, w których biorę udział, które firmuję, takie jak Serce dla Inki, takie jak Pielgrzymka Kibiców, jak Dni Żołnierzy Pamięci Żołnierzy, Dni Pamięci Żołnierzy Niezłomnych, jak chociażby nasza pierwsza pielgrzymka z Suwałk do Ostrej Bramy, wiele, wiele innych akcji Naród Ponad Granicami, akcja Testament, upamiętniania przez kibiców polskich bohaterów. Tego jest rzeczywiście mnóstwo i to wszystko się rozrasta z roku na rok. Coraz więcej ludzi się w to angażuje. Można powiedzieć, że moja osoba teraz już, tak jak mówiłem, tylko je firmuje, natomiast cały sztab ludzi w każdą z tych akcji jest zaangażowanych i dlatego one mają taką siłę rażenia, oddziaływania, dlatego wciąż się rozrastają i zachęcam również naszych widzów do tego, żeby się włączać w te akcje. Także we wszystko, co jest w naszych lokalnych środowiskach, zwłaszcza inicjowane na polu patriotycznym, narodowym, katolickim, bo nasza obecność jest niezwykle ważna. Właśnie dla tych młodych ludzi, którzy może się skrzyknęli, 3-4 osoby chcą coś zrobić i nasza obecność to jest już bardzo dużo, że popieramy, że myślimy tak samo, a takich miejsc jest wiele. Ja co roku odwiedzam takie miejscowości, ostatnio miałem w Pałchowie paru chłopaków, którzy porozumieli się z księdzem proboszczem, postanowili, żeby organizować msze święte za ojczyznę, bo to jest na razie to, co tylko mogą własnymi siłami, jakieś wykłady, ale coś się zaczyna dziać. Takich ludzi trzeba bardzo wspierać i dopingować. Ojcze, ostatnie kazanie właśnie, no, które naprawdę mi utkwiło głęboko w pamięci, no bo podniósł wysoko ojciec poprzeczkę. Mocne było hasło, aby do kibiców na Jasnej Górze powiedzieć słowa błogosławionego ojca Popiełuszki. Zło należy dobrem zwyciężać i też ojciec dużo mówił o Witoldzie Pileckim i właśnie o Jerzym Popiełuszko, że no, są świętymi męczennikami polskiego patriotyzmu. Czy w tym roku ojciec podniesie wyżej poprzeczkę? Czy... No w tym roku będzie ksiądz arcybiskup mówił kazanie, także oczywiście słynie z pięknych patriotycznych tak. Kazań. Natomiast ksiądz Jerzy Popiełuszko, muszę powiedzieć, od początku naszego pielgrzymowania stał się patronem. Pierwsza w ogóle pielgrzymka 13 grudnia miała miejsce, bo chcieliśmy w ten sposób nawiązać do pewnych tradycji, zwłaszcza kibiców Lechii, Śląska, Wrocław, którzy współpracowali z podziemiem, z podziemną Solidarnością, Solidarnością Walczącą, Federacją Młodzieży Walczącej, brali udział w manifestacjach, w strajkach, i więc ten 13 grudnia był taką datą naturalną, żeby rozpocząć, ale on nie była to data najlepsza, bo przed świętami, więc już druga pielgrzymka odbyła się po Nowym Roku. I ksiądz Jerzy od początku był szczególnym naszym patronem. Ja mam osobiście wielki kult do tego kapłana, do tego wszystkiego, czego dokonał w swoim krótkim życiu.
do jego skromności, ale też odwagi, do tego, że się nie bał stanąć w obronie tych, którzy byli wówczas prześladowani. I on w sobie niósł w ogóle całą tradycję właśnie takiego polskiego rodzinnego patriotyzmu. Wywodził się z Podlasia, tam ludzie bardzo dzielni, pobożni, wciąż upominali się o Polskę. Zresztą Maciej Klejno, który jest wnuczkiem siostry księdza Jerzego, jest szefem Stowarzyszenia Kibiców Jagiellonii Białystok i przecież Maciek prowadził modlitwę podczas ostatniej pielgrzymki. To też jest wzruszające, taka duchowa nić. Maciek w ogóle fizycznie jest do księdza Jerzego bardzo podobny, więc to są dla mnie osobiście takie wzruszające chwile, bo jako dziecko też miałem okazję tutaj w Warszawie poznać i porozmawiać z księdzem Jerzym, dzięki mojemu wujkowi, księdzu profesorowi Zbigniewowi Łebce, który wtedy jeszcze był studentem, mieszkał u sióstr na Wiślanej, sióstr Urszulanek i chodził na te msze odprawiane przez księdza Jerzego, a ponieważ ja dzięki siostrze Janie Płaskiej, bohaterce Powstania Warszawskiego, wówczas trafiłem do kurii układać jakieś tam obrazki. Pojawił się tam też ksiądz Jerzy, który dał mi obrazek cukierki. Zapamiętałem go dlatego, że już wówczas się interesowałem, zbierałem ulotki, z Gdańska pochodziłem, Solidarności, więc to nie był kapłan dla takich ludzi, dla takich rodzin, anonimowy. To już za życia był kapłan legenda. No i akurat w tym czasie zresztą stracił życie, więc tym bardziej utkwiło mi to w pamięci. Cieszę się, że dzisiaj jest patronem naszego pielgrzymowania. Myśmy się za jego wstawiennictwem modlili o powodzenie tej inicjatywy, kiedy on przecież jeszcze nie był wyniesiony na ołtarze. To wszystko miało miejsce później, zresztą z kibicami uczestniczyliśmy przy świętej beatyfikacyjnej w dużej grupie. Przymaszerowaliśmy później na Żoliborz, odmówiliśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego, odpaliliśmy przy grobie księdza Jerzego nasze kibicowskie race i ja wierzę, że on nas wspiera w tym dziele krzewienia patriotyzmu w sercach młodych Polaków. Ojcze, jeszcze na koniec chciałem zapytać ojca, no bo uczestniczy ojciec w jej pielgrzymce pierwszej Suwałki Wilno, jest tam kwatermistrzem, zdaje się, na chwilę. Teraz tak, przez wiele lat byłem przewodnikiem, ale już lata lecą, trzeba było młodszym oddać pałeczkę i... Serce dla Inki, mnóstwo tych inicjatyw jest, no ojciec ma niesamowitą energię i taką charyzmę, szczególnie do patriotycznych inicjatyw, skąd ta siła ojcze? To Pan Bóg daje taką siłę i natchnienia, natomiast tego wszystkiego by nie było, gdyby nie ludzie, którzy w to wszystko się bardzo chętnie włączają. I to jest cała rzesza ludzi, poczynając od moich wiernych przyjaciół z Federacji Młodzieży Walczącej. Obchodzimy teraz 35-lecie tej antykomunistycznej organizacji. Ja byłem tym najmłodszym pokoleniem, które włączyło się w działalność u progu 1988 roku. Wspieraliśmy potem strajki w Stoczni Gdańskiej w maju, sierpniu, te wszystkie uliczne manifestacje roku 1988, 1989, aż po rok 90. To było, można powiedzieć, całe moje życie wówczas i zawiązaliśmy wiele pięknych przyjaźni, które trwają po dziś dzień, bo przypadek Federacji jest szczególny. Może zbyt wielu ludzi, którzy wtedy w tą największą antykomunistyczną organizację młodzieżową działającą w szkołach średnich na terenie Polski się angażowali, niewielu dzisiaj jest w polityce i może dobrze, bo wciąż to są ludzie o niezwykle wrażliwych sercach, patriotycznych, społecznych, zdolni do poświęceń, do takiego zaangażowania bardzo spontanicznego, bardzo ich za to cenię. Wtedy, kiedy trzeba, to zawsze mogę na nich liczyć. To są kibice wielu drużyn, to jest młodzież salezjańska, to są wreszcie moi współbracia, którzy przecież ja sam nic bym nie mógł. To jest cała rzesza bardzo pięknych, mądrych, pobożnych, wiernych patriotów i za to Panu Bogu dziękuję. Nieraz są może potrzebni tacy ludzie, którzy potrafią wzbudzić iskrę, ale tacy zwykli żołnierze są najważniejsi, którzy każdego dnia wiernie te nasze projekty realizują. Bez nich niczego by nie było. I mam nadzieję, że to wszystko się będzie pięknie rozwijać, bo rzeczywiście pojawiają się wciąż nowe perspektywy. Serdecznie zapraszam właśnie na tą pielgrzymkę, o której Paweł mówił, do Wilna. Ona wychodzi 15 z Suwałk. Dochodzimy
24 do Wilna, dlatego że w przyszłym roku jest 30. rocznica powstania tej pielgrzymki, odkąd wyruszyła na pątniczy szlak pierwszy raz i ona była pomyślana jako dziękczynienie narodów Europy Środkowo-Wschodniej za odzyskanie niepodległości, za upadek Związku Sowieckiego. I przez te lata rzeczywiście wędrowali z nami i Czesi, i Słowacy, i Litwini, i Białorusini, i Ukraińcy, Serbo, Użyczanie nawet. A więc wiele tych narodów, które doświadczały sowieckiej, komunistycznej niewoli. Polacy oczywiście stanowią największą grupę i trzą tej pielgrzymki. Zawsze jest nas około ponad tysiąc, w szczytowych momentach nawet pod 2000 dochodziło, więc liczymy na to, że ci wszyscy, którzy mają jeszcze siłę i uczestniczyli przez te 30 lat, w tym roku wyruszą na pątniczy szlak. Chcemy dziękować Panu Bogu za dar, za to natchnienie, które Salezjanie z Inspektorii Warszawskiej mieli 30 lat temu, za tych wszystkich księży, którzy się przez te lata angażowali w przewodzenie poszczególnym grupom, w organizację pielgrzymki, ale chcemy też upamiętnić rotmistrza Pileckiego pamiątkową tablicą, bo jego życie jest nierozłącznie z Wilnem związane, a możemy powiedzieć, ja tam jeżdżę często na Wileńszczyznę i no, dzieją się rzeczy niesamowite. Posłowie litewscy pojawiają się na pogrzebach żołnierzy Armii Krajowej, którzy jeszcze nie tak dawno byli traktowani w kategorii bandyta. Widzieliśmy wspaniałe uroczystości pogrzebu powstańców styczniowych. Podnoszą się głosy litewskich parlamentarzystów, że warto Pileckiemu postawić pomnik w Wilnie, bo to jest bohater walki z dwoma totalitarnymi systemami, więc Pan Bóg czyni cuda i być może te nasze relacje z roku na rok będą się polepszały i w 2027 roku, kiedy będziemy obchodzić setną rocznicę koronacji Matki Bożej Ostrobramskiej, być może będziemy już na tyle dojrzali, żeby wspólnie wszyscy, Litwini, Łotysze, Białorusini, Ukraińcy, Polacy, dziękować za wolność i niepodległość, bo w 1927 roku ta koronacja właśnie była tak pomyślana. Nie byliśmy wówczas zdolni przez zło, które było zasiane w naszych sercach, przez to, że nie umieliśmy sobie wiele wybaczyć, być może porozmawiać, a dzisiaj chyba idzie ku dobremu, ja mam przynajmniej taką nadzieję i liczę na to, że ta setna rocznica koronacji Matki Bożej będzie taką okazją i do pojednania, i do dziękczynienia za wolność. Dodam tylko, ojcze, że rozmawialiśmy jeszcze przed programem, chwalił ojciec męski różaniec, a w Wilnie też są panowie, którzy stają. Tak, no Wilno jest tym szczególnym miejscem, gdzie wiele inicjatyw patriotycznych jest przeszczepianych. Trzeba pamiętać, że tam wychodzi jedyny na świecie dziennik polski, Kurier Wileński. Miałem okazję ostatnio z księdzem Tomaszem Pełszykiem, głównym przewodnikiem właśnie przy okazji naszej wizyty z młodzieżą kibicowską, być w drukarni, więc w bardzo trudnych warunkach oni podtrzymują to polskie słowo wiernie. Nie mają z tego żadnych korzyści materialnych, bo tylko dokładają dobrze, że mają inne inicjatywy biznesowe, które pozwalają jakoś to wszystko finansować. Mają w Wilnie Klub Gazety Polskiej, są koła kombatantów, jest Wileńska Młodzież Patriotyczna, jest Bieg Tropem Wilczym, jest Męski Różaniec, więc wiele tych pięknych inicjatyw, które pojawiają się u nas, jest przeszczepianych także na Wileńszczyznę, bo to jest święta ziemia naszych męczenników, szczególnie doświadczona, ale szczególnie przez Pana Boga umiłowana, bo też musimy pamiętać, że właśnie stamtąd wyszła ta iskra, że stamtąd jest ksiądz Michał Sopoćko, że tam święta siostra Faustyna Kowalska otrzymała od Pana Jezusa tą piękną modlitwę koronki do Miłosierdzia Bożego, że tam został namalowany obraz Jezu, ufam Tobie i wreszcie tam w ostrej bramie świeci blaskiem Matka Miłosierdzia. To jest niezwykły duchowy dar i niezwykła duchowa moc Wilna, która wciąż bije na Polskę i cały świat. Na koniec, ojcze, zaprosimy młodych ludzi na pielgrzymkę 11 stycznia. Sam osobiście byłem kilkukrotnie. Olbrzymie wrażenie, niesamowity widok, kiedy kibice, kiedy patrioci jednoczą się pod obrazem Najświętszej Matki Przenajświętszej. Wbrew pozorom jest tam bardzo bezpiecznie. Przychodzą młodzi ludzie ze swoimi dziećmi, całymi rodzinami. Po prostu jest to piękne święto, narodowe święto. Także kto nie był, zapraszamy serdecznie. Ojcze, apel do młodych osób.
Bardzo serdecznie Was, kochani, zapraszam, żebyście nie ustawali w drodze, żebyście stawiali sobie wymagania, jeśli chodzi o kształtowanie w sobie samym patriotyzmu, jeżeli chodzi o pogłębianie wiary katolickiej. To jest dzisiaj niezwykle ważne, więc zapraszam na te wszystkie uroczystości, na pielgrzymkę kibiców, pielgrzymkę do Wilna. Zapraszam Was, żebyście pielgrzymowali na Jasną Górę w pieszych pielgrzymkach, żebyście włączali się w męski różaniec, w to wszystko, co nas wszystkich jednoczy wokół Pana Jezusa, wokół Polski, bo to jest niezwykle dzisiaj ważne. Wiem, że nie zawiedziecie wszystkiego dobrego i spotkamy się na tym pielgrzymkowym szlaku. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Żołnierze Chrystusa i Wolność i Niezawisłość, Inspektorat Warszawy organizuje autokar z Warszawy. Zapraszamy na fanpage'u, są zapisy. Bardzo dziękuję, Ojcze. Wiem, że ojciec ma bardzo mało czasu, także musimy kończyć. Legendarny kapłan, kapelan kibiców, ksiądz Jarosław Wąsowicz, Selezjanin, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Was bardzo boli, że kibice chcą na jasno, pokazują wiarę, nawiedzając moje miasto. Zakrzywiają rzeczywistość jak horyzont zdarzeń. Wszystkie barwy w górze, wszystkie kluby razem. Marzę, żeby pozostało tak na co dzień, cała Polska w zgodzie, o to proszę Boże. Boli to lewackich fanatyków z Czerskiej, co dla nich żałosne, to dla mnie jest piękne. Widzę z roku na rok ludzi coraz więcej, odważne spojrzenia i postawy mężne. Na kolana padną przed królową matką, pozbawieni strachu przed faszysty łatką. Z dumą, chlubą noszą swoje barwy, tego nam potrzeba, czyli katolików twardych. Nie tych lekkich, co by tylko przepraszali, słabi tu klękną, powstaną ze stali. Honor ojczyzna, to spuścizna ojców. Jasna Góra portem dla wiary obrońców. Popatrz po kibicach, to krzyżowcy dzisiaj. Tak wzrasta braterstwo, a nie zgoda znika. Życzaj, po wynikach, po owocach poznasz. Brak ci prawych postaw, to wracaj do podstaw. Jest niemądra jola na ich prowokacjach. To co nas nie złamie, to nas tylko wzmacnia. Przygotowany już do drogi, idę na pielgrzymkę. Niewielkie mam wymogi, jestem Bożym zawodnikiem. Mam klikę, która ze mną idzie na Jasną Górę. Kroczymy i prosimy na świętą matulę. Modlimy się czule o jej stawiennictwo. Postawiamy wszystko, chcemy być Boga blisko. Jedni proszą o pomyślność, o Bożą wolę, inni o zdrowie, w rodzinie są osoby chore. Kto inny modli się o dobrą żonę, pod Twoją obronę. Różaniec, modlitwy zbiorowe, rana godzin, kiedy rany wstają w zorze. Za te piękne dni dziękuję Ci Boże. Niech ten czas nigdy się nie kończy. Tak dobrze, mateczko, do Ciebie się kroczy. Każdy jak dziecko się cieszy i uśmiecha, i do stóp Jasnej Góry przybywa z daleka. Honor ojczyzna, to spuścizna ojców. Jasna Góra portem dla wiary obrońców. Popatrz po kibicach, to krzyżowcy dzisiaj. Tak wzrasta braterstwo, a nie zgoda znika. Przyczaj, po wynikach, po owocach poznasz. Brak ci prawych postaw, to wracaj do podstaw. Jest niemądra jola na ich prowokacjach. To co nas nie złamie, to nas tylko wzmacnia. Kto zjednoczyć może, jak nie nasza mama? Wszystkie kluby razem, w ten czas wspólna sztama. To jest Jasna Góra, to jest miejsce święte. Każdy wierny kibic czuje tu potęgę. Stoisz ramię w ramię, chociaż barwy różne. Tu to bez znaczenia, podziały są próżne. Miłość do ojczyzny wypełnia twe serce. Bóg, honor, ojczyzna, na maksa w podzięce. Wspólnie się modlimy i wspólnie klękamy. To jest naturalne, Boga w sercu mamy. Podziały puszczają, bije mocniej serce. W jedności jest siła, pokorze złóż ręce. Bóg nam błogosławi, kapłan barwy święci. Te bezcenne chwile na zawsze w pamięci. Pokora, szacunek, wierność i oddanie. Tylko tak ojczyzna nasza z kolan wstanie.